No i strata piłki. Trener postanowił wprowadzić do gry graczy rezerwowych. Na ławce od razu zrobiło się poruszenie. Ma szansę na zgranie tej piłki ze skrzydła. Obrońca wyjaśnia sytuację zdecydowanym wybiciem. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Vardy. Będzie wyrzut z autu pod polem karnym rywala. Trener wykorzystuje rezerwowego. Brawa za to przejęcie w polu karnym. Ładny atak skrzydłem, no i może dośrodkowywać. Jest okazja do strzału. Jest! Kolejna bramka i mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Drugi gol, mamy 2-0, ale nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Ponownie celnie podaje. Davis. Winks. Długą serią podań utrzymują się przy piłce na własnej połowie. Starają się za wszelką cenę przetrzymać ostatnie minuty dzielące ich od wygranej. Będzie tam chyba wrzutka gospodarzy. Aj, słabe wybicie obrońcy. Wciąż jest zagrożenie. Loftus-Cheek. I jest bramka. No to już w zasadzie po meczu powiedziałbym, że to wręcz rzeź niewiniątek. Ten gol tylko powiększył i tak już znaczącą przewagę. Nie mają litości dla przeciwników. Wznowienie od środka, tu już chyba nic się nie wydarzy. Bezdyskusyjne prowadzenie. Dobra okazja. Bramkarz sięgnął piłkę. Brawa za tę interwencję. Ten strzał mógł zaskoczyć. To prawda, golkiper był gdzie być powinien i zrobił to, co do niego należało. Pewna obrona. Marcos Alonso, Henderson. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Może teraz ruszyć skrzydłem. Zobaczymy, co teraz zrobi. Oj, paskudne wejście, w moim przekonaniu na kartkę. Sędzia ukarał zawodnika, jak widzieliśmy, żółtą kartką. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Davis. Loftus-Cheek trochę się zbliżył do pola karnego. Sędzia przerywa grę. Rzut wolny. Najwyraźniej trener przygotowuje zmianę. Stały fragment z boku boiska, więc najprawdopodobniej za chwilę zobaczymy centrę w pole karne. Loftus-Cheek. Batshuayi. Może spróbować szczęścia. Bramkarz pewnie chwyta. Sędzia właśnie zakończył ten...
San Mames Baria. Kłania się Państwu Dariusz Szpakowski. Mam zaszczyt komentować dla Państwa to spotkanie wraz z Jackiem Laskowskim. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Spójrzmy na jedenastkę gospodarzy. Mamy tutaj ustawienie 4-4-2, dość konwencjonalne, więc chyba ciężko będzie czymś zaskoczyć rywala. No tak, standardowo w tym ustawieniu podczas ataku boczni pomocnicy ruszają do przodu, by wesprzeć napastników, a ich miejsce zajmują boczni obrońcy, którzy rozgrywają piłkę ze środkiem pola. Spodziewam się dużej liczby dośrodkowań. Mknie z piłką na bramkę. Mbappé! A jakim cudem to obronił! Nie miał prawa sięgnąć tej piłki. Zagrywa w okolice 9 metra. Za nisko to było zagrane. Zmarnowana szansa. Hernandez. Coutinho. Nieudane podanie. Przejęta piłka. Tolisso! Znakomicie bramkarz. Piłka z rzutu rożnego leci w pole karne. Nieudana ta interwencja obrony. Zagrożenie wciąż nie minęło. Niestety strata piłki. Idzie z piłką do przodu. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Filipe Coutinho. Komą. Bardzo dokładnie, wprost za plecy obrońców. I mamy pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Ależ piękne wejście w mecz, oby tak dalej. Teraz możemy w powtórce dokładnie przyjrzeć się, jak padła bramka. Bramkarz już prawie miał tę piłkę. Dotknął jej, ale nie dał rady zmienić toru lotu na tyle, żeby piłka poszła na aut bramkowy albo chociaż sparować na słupek.